Witajcie. Jak widać dzisiaj z domu. Kampanię buraczaną już zakończyłem, ale teraz niebawem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i zbierają na szczytny cel. Jak sam chodziłem po szpitalach, to widziałem dużo tego sprzętu, co oni kupili z logo serduszkiem, z logo WOŚP. Także i ja zamierzam coś przeznaczyć na licytację. Na licytację, co ja mogę przeznaczyć? Mogę przeznaczyć swoje serce. To z żywicy. Nie wiem, czy pamiętacie z żywicy epoksydowej, co świeci na czerwono. Zaraz umieszczę kilka zdjęć. I pod spodem wrzucę link do aukcji. Jeśli chcecie, możecie je licytować. Jeśli natomiast nie, mam drugą propozycję, żeby z pieniędzy z reklam też wrzucić do puszki. Jeśli będzie to grubsza sumka, to zrobię jakiś specjalny z tego odcinek, ale jeżeli tam wyjdą groszowe sprawy, to także wrzucę do puszki i tyle będzie z tego. Także zachęcam do oglądania całego odcinka oraz oglądania reklam, bo jak wiecie, to jest szczytny cel. Więc tak prezentuje się to serduszko. Ma specjalną pudełeczko do wysłania. O, teraz zaświecę. Kamera faktycznie nie oddaje tego efektu świecenia. Tutaj mamy z tyłu włącznik, można włączyć, wyłączyć. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to z żywicy epoksydowej, ma pod spodem bateryjkę. Teraz przyciemniłem trochę światełko w pokoju. Tak się prezentuje. Wiadomo, kamera nie oddaje tego całego efektu. Zobaczcie, jak ono ładnie świeci. Tak, gdy jest wyłączone. Licytację rozpocząłem od minimalnej kwoty 10 zł. Nie mam pojęcia, jak licytacja wygląda teraz w danej chwili, jak oglądacie ten filmik. Mam nadzieję, że pnie się do góry. Także, żeby zwiększyć jej szansę, umieszczę link w opisie filmu. Zachęcam, kliknijcie, zerknijcie. Jak chcecie, policytujcie. No, to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, pozdrawiam.